June przeżyła prawdziwy koszmar. Przez prawie 3 tygodnie była odizolowana od świata. Przetrzymywano ją w warunkach, które przywodzą na myśl najgorszy horror. Dla 6-latki były to wspomnienia, których nie sposób wyrzucić z pamięci. Kazał zasłonić oczy, więc zasłoniłam. Jak zasłoniłaś oczy? Obiema dłońmi? Tak. Kiedy kazał ci wejść do tej dziury? Czy miał tam coś dla ciebie przygotowane? Tak. Co przygotował? Zdarza się, że niektóre z przedstawianych w tym podcaście historii, tak jak sprawa, o której za chwilę posłuchacie, dotyczą najmłodszych. Wiem, że takie zdarzenia wywołują w nas najwięcej emocji. W końcu są to osoby bezbronne i niewinne, a traumatyczne wspomnienia mogą rzutować na ich całe dorosłe życie. Dlatego warto robić wszystko, aby takich sytuacji było jak najmniej. Mamy na to realny wpływ. Dziś wspólnie z partnerem odcinka, platformą pomagania siepomaga.pl, chcemy zachęcić Was do wsparcia fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Fundacja działająca od 1991 roku jest największą organizacją pozarządową w Polsce, która chroni dzieci przed krzywdzeniem i pomaga tym, które zostały już skrzywdzone. Ten komunikat dotrze pewnie do tysięcy osób. To ogromna społeczność. Wiem, że mamy moc i wierzę, że możemy choć odrobinę wpłynąć na to, by nasz świat był lepszy. Niektórym może wydawać się, że 5 czy 10 zł niewiele zmieni, ale wyobraź sobie, że tych słów słucha teraz 100 lub 200 tysięcy osób. Ta niewielka kwota, pomnożona przez dużą liczbę słuchaczy, może odmienić ludzkie życie i sprawić, aby czyjeś dzieciństwo było wolne od przemocy. W opisie odcinka dodaję link do strony na siepomaga.pl, gdzie dołożymy się do zbiórki, z której środki zostaną przeznaczone na ochronę dzieci w przestrzeni internetowej. Każde wsparcie ma znaczenie. Z góry dziękuję za pomoc. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Rodzina Roberts mieszkała w miejscowości Tucson w stanie Arizona. Senior rodu urodził się w północno-zachodniej części Meksyku. Był potomkiem hiszpańskich konkwistadorów. Do Stanów przeprowadził się wraz z rodzicami w wieku 7 lat, którzy założyli tam rancho. W dorosłym życiu przejął interes rodzinny. Stał się jednym z najbogatszych właścicieli ziemskich i hodowców bydła w okolicy. Wziął ślub i doczekał się gromadki dzieci. Jeden z jego synów założył firmę, która istnieje do dziś. Oferuje usługi związane z przemysłem energetycznym. Oprócz tego wspólnie z żoną prowadził sklep. Małżeństwo doczekało się 2 córek. Starsza z nich miała na imię June, bo przyszła na świat pewnego słonecznego czerwcowego dnia w 1927 roku. Bliscy twierdzili, że dziewczynka była dość nieśmiała. Brakowało jej pewności siebie. Przez to nie ufała obcym. Nigdy sama nie otworzyła drzwi, gdy ktoś pukał. Kiedy ktoś obcy zagadałby ją na ulicy lub zaproponował podwiezienie, odrzuciłaby tę ofertę. Tak przynajmniej uważali jej rodzice. Przestrzegali ją przed różnymi niebezpieczeństwami. Rozumiała to na tyle, na ile potrafi dziecko. Zdaniem bliskich to powinno wystarczyć, by ochronić ją przed złem tego świata. Szkoła, do której uczęszczała, mieściła się niedaleko domu jej ciotki, siostry ojca. Dziewczynka często wybierała się tam po skończonych lekcjach, zazwyczaj w towarzystwie kuzyna. 25 kwietnia 1934 roku stało się inaczej. Chłopiec bardzo spieszył się do domu i zostawił swoją krewną w tyle. Kiedy wrócił, jego matka miała gości. Nie zauważyła, że syn zjawił się w domu bez bratanicy. On sam nie uznał braku jej obecności za dziwne. Był w końcu tylko dzieckiem i pewnie pomyślał, że 6-latka wróciła do siebie. Jednak około 2 godziny później matka dziewczynki skontaktowała się ze szwagierką.
Zapytała, czy June jest już u niej w domu. Dopiero wtedy obie kobiety zdały sobie sprawę, że musiało stać się coś złego. Pani Robles przeraziła się. Dosłownie chwilę wcześniej trzymała w dłoni kartkę z przerażającą zawartością. Początkowo wzięła to za głupi żart, próbę wyłudzenia pieniędzy od zamożnych ludzi. Podobne odczucia miał jej mąż, ale dziecka nie było ani w ich domu, ani u dalszej rodziny. A to oznaczało, że słowa zapisane na skrawku papieru nie zostały wyssane z palca. Ten dzień rozpoczął się tak jak zwykle. Rano rodzice i dzieci zjedli śniadanie. Ojciec wybrał się do sklepu. Matka odwiozła June do szkoły, a młodszą córkę do rodziny. Później sama pojechała pomóc mężowi w obowiązkach administracyjnych. Koło godziny 16 w lokalu zjawił się chłopiec. Przekazał kobiecie niezaadresowaną kopertę. Powiedział, że dostał ją od nieznajomego mężczyzny, który powiedział mu, komu ją przekazać. Dostał za to kilka centów. Na kartce widniało enigmatyczne słowo instrukcje. Pierwsza zasada brzmiała: musimy otrzymać 15 tysięcy dolarów, by oddać wam dziecko. Od razu pokazała to mężowi. Sama postanowiła upewnić się, czy to nie jest przypadkiem złośliwy i wcale nieśmieszny żart oraz oszustwo mające na celu wyłudzić od nich pieniądze. Każdy, kto mieszkał w okolicy, wiedział, że ta rodzina była bogata, a właściwie senior rodu. Na wszelki wypadek kazała chłopcu zostać. Ten niechętnie, ale się zgodził. Pomyślała, że musiało chodzić o June. Młodszą córką opiekowała się szwagierka. Gdyby stało się coś złego, zaraz by ich o tym powiadomiła. Starsza poszła do szkoły i istniała możliwość, że coś złego spotkało ją w trakcie drogi powrotnej. W rezydencji krewnych, w których powinna wtedy przebywać, jej nie było. Mały kuzyn przyznał, że widział, jak June rozmawiała z jakimś mężczyzną przed szkołą. On jednak się tym nie przejął i poszedł dalej. Nie wspomniał o tym własnej matce, bo uznał to za mało istotne. Chciał jak najszybciej wrócić do domu i pobawić się z młodszą dziewczynką. Pani Robles na wszelki wypadek sprawdziła własny dom. Wtedy uzmysłowiła sobie dramatyczną prawdę. Starsza córka została porwana. Żądanie okupu nie było żadnym oszustwem, tylko realnym wymogiem. Prawdopodobnie jedyną szansą na jej powrót do domu. Mąż kilkukrotnie odczytał instrukcję. Porywacz chciałby, mężczyzna przygotował drobne nominały i nieoznakowane banknoty. Kolejny wymóg – umieszczenie ich w worku. Przekazać mógł je wyłącznie ojciec. Otrzymał mapę miejsc, w których miał je podrzucić. Musiał przemieszczać się samochodem bez dachu lub drzwi. Porywacz chciał go obserwować i mieć stuprocentową pewność, że w pojeździe nie ma nikogo więcej. Inna zasada głosiła, że rodzina nie mogła powiadomić żadnych służb. Porywacz napisał: wasze dziecko zginie, jeśli nie posłuchacie instrukcji. Podpis brzmiał XYZ. Bądźcie posłuszni. Na kolejnej kartce znajdowały się słowa skierowane już wyłącznie do ojca. Szczegóły dotyczące tego, jak konkretnie powinno wyglądać przekazanie pieniędzy. Rozpoczęcie o 21:00. Zatrzymanie się w ściśle określonych miejscach i podrzucanie worków z pieniędzmi aż do godziny 21:45. Z uwagi na małe nominały, całość miała potrwać kilka dni. Ojciec nie mógł wykonać żadnych drastycznych ruchów. Po zobaczeniu białego sznurka na drodze, miał zostawić pieniądze i odjechać. Nie mógł się nagle zatrzymać, odezwać, krzyknąć, zaświecić lampami, przyspieszyć czy użyć klaksonu. Pod żadnym pozorem nie wolno było mu też zabierać ze sobą jakiejkolwiek broni. Porywacz twierdził, że jeśli kobieta posłucha wszystkich punktów zawartych w instrukcji, 6-letnia córka wróci cała i zdrowa do domu. Ojciec jednak nie miał zamiaru całkowicie podporządkować się oprawce. Jego brat bliźniak był zastępcą prokuratora okręgowego hrabstwa, w którym mieszkała cała rodzina. Przekazał mu wszystkie kartki.
Ten z kolei zwołał pilne spotkanie, w którym uczestniczyło kilka innych osób, m.in. zastępca szeryfa i redaktor lokalnej gazety. Chłopiec, który dostarczył korespondencję, został przesłuchany. Okazało się, że to 11-latek o imieniu Gregorio. Powiedział, że nigdy wcześniej nie widział mężczyzny, który poprosił go o przysługę. Opisał go jako osobę około 40, w żółtych roboczych ubraniach, szarej czapce i czarnych butach. Potencjalny porywacz powiedział chłopcu, by spotkali się pół godziny po przekazaniu koperty. Rodzice June nie pozwolili na opuszczenie sklepu w tym czasie. Jednak po rozmowie z zastępcą prokuratora zrozumieli, że prawdopodobnie popełnili błąd. Mieli tylko nadzieję, że mężczyzna pozostał dłużej w umówionym miejscu, czyli na parkingu. 11-latkowi dali do ręki kartkę z wiadomością, która brzmiała następująco: przyjdź do naszego biura i porozmawiajmy. Jednak porywacz odszedł. Nie otrzymał zatem informacji, że ojciec dziewczynki chciał się z nim spotkać. Chłopiec czekał na niego ponad 20 minut. Później śledczy kazali mu pójść w kilka innych pobliskich miejsc, gdzie była potencjalna szansa na spotkanie tego mężczyzny. Mieli nadzieję, że nie odszedł daleko i że 11-latek rozpozna go w tłumie. Nic takiego jednak się nie wydarzyło. W międzyczasie matka poszła do szkoły. W natłoku emocji dopiero po chwili przypomniała sobie, by to zrobić. Miała nadzieję, że 6-latka jakimś cudem znajdzie się w placówce, że coś ją zatrzymało i postanowiła zostać tam dłużej. Jednak również tam nie było po niej śladu. Wkrótce pozostali członkowie rodziny zostali poinformowani, że June padła ofiarą przestępstwa, że porywacz bądź nawet porywacze zażądali pieniędzy. Zorganizowano kolejne spotkanie, na którym wspólnie ze śledczymi opracowano plan działania. Każdy zadawał sobie pytanie, kto mógł chcieć skrzywdzić małą. Nie wszyscy w rodzinie lubili się i szanowali. W bogatych i dużych rodach często dochodziło do kłótni i nieporozumień. Głównym powodem są pieniądze i dostęp do władzy. A tam nie każdy, kto nosi to samo nazwisko, mógł liczyć na przywileje. Dziadek dziewczynki podejrzewał, że ktoś z dalszych krewnych znalazł sposób na dobranie się do rodzinnej fortuny. Swoje przeczucia kierował wobec bratanka, który podobno w rzeczywistości był jego nieślubnym synem. Dlatego był przeciwny zapłaceniu okupu. Rodzice dziewczynki i pozostałe dzieci seniora nie podzielali jego zdania. Uważali, że życie 6-latki jest warte każdej ceny, że to prawdopodobnie jedyna szansa na jej uratowanie. Ojciec 6-latki prowadził dość intratny biznes, ale liczył na pomoc finansową od głowy rodu. 15 tysięcy dolarów w latach 30. ubiegłego wieku to równowartość mniej więcej 267 tysięcy dolarów obecnie. Nie miał takiej gotówki na już, czego wymagał porywacz. Jego własny ojciec nie chciał dać mu tych pieniędzy. Z dostępnych źródeł wynika, że dziadek był skłonny poświęcić życie dziecka, byle tylko rodzina nie znalazła się w finansowych tarapatach. Następnego dnia porywacz ponownie dał o sobie znać. Tym razem list trafił do najstarszego z rodziny. Napisał w nim: panie Robles, dziecko jest bezpieczne. Jesteśmy skłonni obniżyć okup do 10 tysięcy dolarów, jeśli załatwi pan to szybko. Mała wróci szybko do domu, tak jak zostało to wspomniane w instrukcji. Trzymaj się tych instrukcji. Tym razem nadawca podpisał się jako Z. Porównano charakter pisma z pierwszą korespondencją. Śledczy uznali, że oba listy zostały napisane przez tę samą osobę. Do tego czasu stróże prawa prowadzili już szeroką akcję poszukiwawczą. Dokładnie przeczesywali okolice. Przesłuchali kilku świadków, którzy dostarczyli istotnych dla sprawy informacji. W dniu zniknięcia dziewczynki, punktualnie o godzinie 15, pewna mama odbierała swojego synka ze szkoły. Znała tę rodzinę. Widziała, jak jakiś mężczyzna zagadywał June. Podsłuchała ich krótką rozmowę. Powiedział do niej m.in., że jacyś oni nie mieszkają daleko, tylko na końcu ulicy. Policjanci założyli, że prawdopodobnie chodziło o ciocię 6-latki i jej najbliższych. W
odpowiedzi nieznajomy usłyszał słowo nie. Następnie dziewczynka potrząsnęła głową i odeszła kawałek dalej. Świadek opisała mężczyznę jako 30-40-latka o wzroście około 175 cm, wadze mniej więcej 80 kg, wyglądał na kogoś o hiszpańskim lub latynoskim pochodzeniu. Miał na sobie szary, nieco za duży garnitur i brudny, ciemny płaszcz. Oczy zasłonił wielkimi okularami przeciwsłonecznymi. Stał obok czarnego Forda, który najprawdopodobniej należał do niego. Kobieta w żaden sposób nie zareagowała na to, że mężczyzna zaczepiał dziewczynkę. Dla niej był obcym, ale nie miała pewności, czy może przypadkiem June i jej rodzice go nie znali. Świadkowi przez myśl przeszło, że to prawdopodobnie jakiś krewny. Dlatego nie interweniowała. Nie chciała się wtrącać i robić niepotrzebnego zamieszania. Wsiadła do samochodu i odjechała. Okazało się, że ten mężczyzna pojawił się w pobliżu szkoły wcześniej i to co najmniej kilka razy. Dwa dni przed zniknięciem zaczepił dziewczynkę i jej kuzyna. Dzieci wyszły ze szkoły. W trakcie drogi powrotnej wygłupiały się i bawiły. Zagaił ich rozmową, ale nie wiadomo, czego ona dotyczyła. Pewna kobieta mieszkająca w pobliżu zwróciła uwagę na ten widok. Przedstawiła policji rysopis mężczyzny. 30-parolatek o pełnej twarzy i szyi, dobrze zbudowany, czarnowłosy, prawdopodobnie Hiszpan lub Latynos. Wysiadł z czarnego Forda, który pasował do tego opisanego przez wcześniejszego świadka. Dzień później ta sama osoba ponownie go zauważyła w pobliżu domu. Miał ciemną czapkę i brudne ubranie. Podchodził do dzieci wychodzących ze szkoły i je zagadywał. Kobieta przypatrywała mu się z okna i w pewnym momencie on to zauważył. Spojrzenia tej dwójki się skrzyżowały, po czym wsiadł do auta i odjechał. Zupełnie jakby się jej wystraszył. Kuzyn potwierdził, że 25 kwietnia jego kuzynka rozmawiała z dokładnie tym samym człowiekiem, który zaczepił ich dwa dni wcześniej. Śledczy zastanawiali się, czy już wtedy miał zamiar ją porwać i dlaczego tego nie zrobił. Czy na przeszkodzie stanął mu chłopiec? Wszystko wskazywało na to, że ten mężczyzna to porywacz. Śledczy mieli rysopis podejrzanego. Wiedzieli też, jakim autem się przemieszczał. O sprawie zrobiło się głośno i w lokalnych i ogólnokrajowych mediach. Notatka prasowa z New York Timesa głosiła: dziewczynka lat 6 porwana. Zażądano 15 tysięcy dolarów. Córka zamożnego meksykańskiego kupca została porwana po opuszczeniu szkoły. Podejrzany został aresztowany. Nie wiadomo, kto dokładnie znalazł się w areszcie, aczkolwiek na pewno nie był to faktyczny sprawca. Z uwagi na wyłącznie niewielką wzmiankę w źródłach, istnieje możliwość, że do żądanego ujęcia nawet nie doszło i opinię publiczną wprowadzono w błąd. 28 kwietnia właścicielka pewnej kawiarni w Fort Huachuca zadzwoniła na policję. Podobno widziała w pobliżu dwóch uzbrojonych mężczyzn. Towarzyszyło im dziecko. Dziewczynka, która mogła być June. Kobieta dodała, że jeden z nich próbował nakarmić małą jajkiem. Stamtąd jest zaledwie 24 km do granicy z Meksykiem. Stróże prawa pomyśleli, że jeśli byli to faktycznie porywacze i ofiara, będą próbować przejść na drugą stronę. Zorganizowano tam szeroką akcję poszukiwawczą. Jednak dzień później w lokalnej prasie ukazała się informacja, że zgłoszenie było fałszywe. Kobieta została zatrzymana pod zarzutem wprowadzania policji w błąd. Rankiem 30 kwietnia do domu zaginionej dziewczynki przyszedł kolejny list. W kopercie ponownie znajdowały się dwie kartki, a na nich wiadomość zarezerwowana wyłącznie dla ojca i dziadka. Porywacz, albo właściwie porywacze, bo użyto liczby mnogiej, nie byli zadowoleni, że sprawa została nagłośniona przez media. Przez co wiedzieli, że policjanci we współpracy z agentami federalnymi próbowali ich złapać. Wcześniej ostrzegł ojca dziewczynki, żeby pod żadnym pozorem nie zawiadamiał służb.
To była jedna z kluczowych zasad, mająca zapewnić, że June wróci do domu. Dodatkowo byli zirytowani, że rodzina zwlekała z zapłaceniem okupu. Prawdopodobnie założyli, że bogaci ludzie nie będą mieć problemu ze zdobyciem od ręki tak dużej gotówki. Być może udałoby się to zrobić, gdyby nie senior Rodu. Również śledczy nie kryli irytacji z uwagi na jego niechęć spełniania żądań. Wobec braku dowodów i upływającego czasu popierali pomysł zapłaty. A ten ciągle powtarzał, że wcale nie jest tak majętny, na jakiego wygląda. Przestępcy znowu zażądali pierwotnej sumy 15 tysięcy dolarów. Ojciec miał pojechać do miejscowości Gila Bend, położonej ponad 200 kilometrów dalej. Tam odzyskałby córkę. Jednak najpierw musiałby podrzucić w ściśle określonym miejscu worek z pieniędzmi. Zdesperowani rodzice zaczęli zbierać żądaną sumę. Udało im się zdobyć 5 tysięcy dolarów, głównie dzięki pomocy brata bliźniaka oraz innych członków rodziny. Najstarszy Robles w końcu zgodził się zapłacić resztę. Chciał jednak, by odbyło się to w następujący sposób. W momencie przekazania okupu, sześciolatka od razu zostałaby puszczona wolno przez oprawców. Agenci federalni zdawali sobie sprawę, że nie ma na to większych szans. Porywacze na pewno nie zgodziliby się na taki scenariusz. Najpierw musieliby dostać worek z gotówką i upewnić się, że nie zostali w żaden sposób przechytrzeni. To nie satysfakcjonowało dziadka. On brał pod uwagę, że jego wnuczka może już nie żyje. Mogła zostać zamordowana, a jej oprawcy w dalszym ciągu chcą uzyskać pieniądze. Zastanawiał się, co jeśli policja nie zdąży ich złapać. Wtedy raczej już tych dolarów by nie odzyskał. W takim przypadku zapłacenie okupu uważał za ogromny błąd. Dlatego szybko zmienił zdanie i wrócił do początkowego podejścia. Choć dziadek nie chciał przekazać pieniędzy, to podobno na inne sposoby próbował ustalić miejsce pobytu wnuczki. Później okazało się, że poleciał do Meksyku w swoje rodzinne strony, by spotkać się z miejscowym jasnowidzem. Wieczorem 3 maja ojciec June postanowił zapłacić porywaczom. W dalszym ciągu miał jedynie 5 tysięcy dolarów. Liczył jednak na to, że ktokolwiek porwał dziecko, puści je wolno. Do worka włożył karteczkę. Wytłumaczył, że zrobił wszystko co w jego mocy, by zyskać więcej pieniędzy, ale nie był w stanie. Nie wiemy dlaczego tak się stało, ale mężczyzna pojechał nieco później niż zażądano w liście. Na wyznaczonej trasie ani razu nie dostrzegł białego sznurka rozciągniętego w poprzek drogi. A to miał być znak, potwierdzający, że w tym miejscu należy zostawić pieniądze. Zrezygnowany ojciec wrócił do domu z poczuciem porażki. Następnego wieczoru wyjechał o określonej porze. Jednak plan ponownie się nie powiódł. W trakcie podróży jego samochód się zepsuł. Następnego i jeszcze kolejnego dnia znowu odniósł porażkę. Ani razu nie zauważył białego sznurka. W poniedziałek 7 maja w ręce wujka trafił list od porywaczy. Jeden z nich, prawdopodobnie pod osłoną nocy, jakimś cudem, pozostając przy tym niezauważony, wszedł do budynku sądu i pozostawił tam kolejną wiadomość. Nieco wcześniej ojciec dziewczynki, w odpowiedzi na inny list, zażądał od oprawców potwierdzenia, że naprawdę mają June, że ona wciąż żyje. Za pośrednictwem prasy podał kilka pytań dla sześciolatki. Najnowsza korespondencja je przedstawiała. Jedno z pytań brzmiało: co robisz ze swoimi króliczkami każdego ranka? Odpowiedź: daję im wodę i jedzenie. Dziadek widząc to stwierdził, że tylko wnuczka mogłaby na nie odpowiedzieć. Jego niechęć stopniała. Przekazał synowi 5 tysięcy dolarów, co dało łączną sumę 10 tysięcy. Przestępcy umieścili jeszcze krótką notkę od siebie. Twoje dziecko ma się dobrze. Przekazaliśmy ci, żebyś jechał sam i powoli oraz żebyś trzymał szpiegów z daleka. Czemu nie robisz tego, co ci mówimy? Nie odzyskasz dziecka, dopóki nas nie posłuchasz.
Czy to ty prowadzisz auto? Nie widzimy, czy jesteś w środku sam. Pozbądź się drzwi z samochodu, tak jak wcześniej radziliśmy. Nie będziemy ciągle ci tego powtarzać. Tydzień później kolejna koperta trafiła tym razem na biurko gubernatora stanu Arizona. Porywacze zdradzili miejsce pobytu dziecka. Polecili urzędnikowi, by przekazał te informacje dziadkowi poszukiwanej. Nieco niżej widniała prowizoryczna mapa, będąca wskazówką dla bliskich. June miała czekać na nich na pustyni, w pobliżu kaktusów. Śledczy założyli najgorszy scenariusz. Mała nie żyje i nie odnajdą jej zwłok. Wujek wspólnie z prokuratorem okręgowym pojechali na miejsce. Przez ponad 2 godziny błądzili i nawoływali 6-latkę. Nie zauważyli ani nie usłyszeli żadnej reakcji. W pewnym momencie prokurator zwrócił uwagę na kopczyk ziemi. Zupełnie jakby ktoś coś tam niedawno zakopał i to niezbyt głęboko. Obok stał kaktus. Mężczyzna rękoma odgarnął niewielkie ilości ziemi. Nagle pod palcami wyczuł coś twardego. Okazało się, że to jakieś blaszane pudełko przypominające trumnę. Jednak kiedy otworzył właz, doznał szoku. W środku znajdowała się June, żywa. Nie straciła nawet przytomności, pomimo że była około 1 metr pod ziemią. Niewielkie ilości powietrza docierały do niej dzięki małym dziurom. Jedna z jej kostek została przywiązana do pręta. W środku znajdowało się naczynie, do którego oddawała mocz. Po chwili znalazł się przy niej wujek, który rozpłakał się ze szczęścia. Dziewczynka rzuciła mu się w ramiona. Cieszyła się, że ten koszmar już się skończył. Koszmar, który trwał aż 19 dni. Przez praktycznie cały czas znajdowała się zakopana w blaszanym pudle. Dwaj porywacze odwiedzili ją zaledwie 4 razy. Nie wyciągali jej na zewnątrz, tylko mówili do niej. Zagrozili, że dostanie klapsa, jeśli zacznie płakać i nawoływać mamę. Innym razem padły bardzo brutalne słowa. Dźgniemy cię w plecy. Śledczy w końcu poznali odpowiedź na pytanie, w jaki sposób mężczyzna nakłonił nieufne dziecko, by wsiadło z nim do samochodu. Czy użył siły, czy nie było to konieczne. Jak się okazało, powiedział, że wysłał go jej ojciec, że ten prosił, by odebrał małą ze szkoły. Ona początkowo mu nie uwierzyła, ale w końcu wsiadła do auta. Nagle zauważyła, że jadą w kompletnie nieznanym dla niej kierunku. Krótko po ocaleniu, dziewczynka wspólnie ze swoim ojcem udzieliła wywiadów. Zadał jej pytania, na które ona odpowiedziała. Zapytał, dlaczego mężczyzna miał zabrać ją do swojego domu. Jaki powód podał? Okazało się, że na miejscu miał czekać na nią ktoś inny jak tata. Oto fragment wywiadu z dziewczynką, pochodzący z kanału na YouTube British Puffy. Kazał zasłonić oczy, więc zasłoniłam. Jak zasłoniłaś oczy? Obiema dłońmi? Tak. Kiedy kazał ci wejść do tej dziury? Czy miał tam coś dla ciebie przygotowane? Tak. Co przygotował? Jedzenie. Jedzenie. Co konkretnie? Dżem, chleb, ciasteczka, chipsy i krakersy. Dużo dobrego jedzenia. Smakowało ci? Tak. Gdzie poszedł po tym, gdy cię tam zostawił? Nie wiem. Czy widziałaś go jeszcze później? Nie. Co robiłaś pierwszej nocy, po tym jak cię przyprowadził i przywiązał? Zasnęłam. A co ci jeszcze on powiedział? Powiedział, że uderzy mnie, jeśli zacznę płakać. Płakałaś? Nie. Jakiego rodzaju robale tam były? Mrówki. Dużo ich było? Pewnie, było ich mnóstwo. Co z nimi robiłaś? Zabijałam. W jaki sposób? Rękoma. Gryzły cię? Tak. Boże, to musiało cię boleć. Gryzły cię ciągle, czy tylko przez chwilę? W końcu zniknęły. Myślisz może, że lepiej odpuścić szkołę w tym roku i wrócić w przyszłym? Nie, idę tam już w piątek. W blaszanym pudle miała niewiele miejsca.
Ponadto cierpiała z uwagi na wysoką temperaturę. Jej skóra stała się czerwona i obolała. Pojawiły się oparzenie i pęcherze. Czuła się też samotna. Nie miała co robić. Bawiła się jedzeniem. Wyobrażała sobie, że to lalki. Śpiewała, recytowała wiersze, byle tylko nie myśleć o najgorszym i nie zwariować z bezczynności. Bała się, że już nigdy nie wróci do domu, że źli panowie ją skrzywdzą, jednak ratunek nadszedł i w końcu znalazła się w ramionach swoich rodziców. A oni czuli się najszczęśliwsi na świecie. Dziewczynka była brudna, zmęczona i pogryziona przez insekty, ale oprócz tego nic więcej jej nie dolegało. Wszyscy mieli jednak nadzieję, że uda się schwytać winowajców. Nie udało im się zyskać żadnych pieniędzy. Dziecko oddali prawdopodobnie tylko dlatego, bo śledczy deptali im po piętach. Przestraszyli się i wycofali. To jednak nie oznaczało, że nie spróbują ponownie. Tym razem za cel mogli obrać kogoś innego, na przykład głowę rodu lub młodszą siostrę June. Wiadomo, że na pewnym etapie śledztwa jedną z osób w kręgu zainteresowania był Clyde Barrow. Bonnie i Clyde, słynna para kryminalistów. Początkowo zajmowali się kradzieżami, potem poszli o krok dalej. W pewnym momencie zostali zabójcami. Niestety nie wiemy, na jakiej podstawie wysnuto podejrzenie, że mężczyzna miał coś wspólnego ze zniknięciem June. Wspólnie ze swoją ukochaną łamał prawo w różnych stanach. Ostatecznie niczego nie udowodniono mu w tej konkretnej sprawie. Co ciekawe, para zginęła podczas policyjnej zasadzki kilka dni po odnalezieniu dziewczynki. 23 maja 1934 roku policja aresztowała dwóch mężczyzn, którzy w przeszłości dokonali kilku napadów na banki, m.in. w Teksasie i Oklahomie. Jeden z nich nazywał się Joe Newton. On i jego wspólnik zostali przesłuchani przez policję. Obaj zaprzeczyli udziałowi w porwaniu. Później odmówili udzielenia odpowiedzi na bardziej szczegółowe pytania. Zdaniem śledczych, Newton pasował do rysopisu porywacza sprzed szkoły. W jednej z gazet opublikowano jego zdjęcie. Widać na nim mężczyznę koło 40, z ciemnymi włosami, ubranego w białą koszulę i ciemną marynarkę lub płaszcz. Ta fotografia została przedstawiona Gregorio, czyli chłopcu, który stanął twarzą w twarz z jednym ze sprawców. 11-latek twierdził, że to nie on polecił mu przekazanie listu rodzicom June. Taka sama odpowiedź padła w odniesieniu do drugiego zatrzymanego. Również June nie rozpoznała w nich swoich oprawców. Do materiału dowodowego włączono przedmioty znalezione w blaszanym pudle, m.in. naczynie, które dziewczynka wykorzystywała jako toaletę oraz resztki jedzenia. Pobrano z zabezpieczonych przedmiotów odciski palców. Następnie eksperci porównali je z próbkami od dwóch aresztantów. Policjanci w końcu uznali, że żaden z nich nie miał nic wspólnego z porwaniem. Jakiś czas później w areszcie znalazł się niejaki Oscar Robson. Szczegóły jego ujęcia pozostały nieznane opinii publicznej. Wiemy natomiast, że śledczy zwrócili uwagę na dość istotny szczegół. Mężczyzna miał podobny charakter pisma do osoby, która napisała listy z żądaniem okupu. W dość specyficzny sposób pisał literę Z. Identycznie jak jeden z porywaczy, ale to nie wystarczyło do postawienia mu zarzutów i skazania. O innych potencjalnych podejrzanych stróże prawa nie poinformowali pras. Choć nie ma wątpliwości co do tego, że w dalszym ciągu intensywnie próbowali złapać winowajców. Kilka miesięcy później ówczesny dyrektor FBI oznajmił, że sprawa doczekała się rozwiązania. Pewien mężczyzna, którego dane nie zostały ujawnione, złożył podobno szokujące zeznanie. Obciążyły one trzy osoby. Świadek znajdował się wtedy na łożu śmierci. Obiecany i wyczekiwany przełom ostatecznie nie doprowadził do żadnego skazania. Niestety nie wiemy, kim były wskazane osoby i czy faktycznie miały coś wspólnego z przestępstwem. W 1937 roku pewna kobieta twierdziła, że zna rozwiązanie tej zagadki. Jednakże policjanci nie dali jej wiary. Nie znaleźli żadnych dowodów potwierdzających prawdziwość przedstawionej przez nią wersji wydarzeń. Na przestrzeni lat powstało wiele różnych teorii.
Według części z nich, rodzina, albo przynajmniej niektórzy jej członkowie, doskonale wiedzieli, co takiego stało się dziewczynce. To tłumaczyłoby w pewien sposób niechęć dziadka do zapłaty okupu. Jednak jak było naprawdę, ta kwestia pozostała owiana tajemnicą do dziś. Szanse na odnalezienie odpowiedzi są już znikome. Sprawcy pewnie od dawna już nie żyją. Jeden z ówczesnych agentów zdradził, co na ten temat myślało FBI. Według federalnych porywacze zmarli w 1935 roku. Nie wyjaśnił, na jakiej podstawie wysnuto takie założenie. June udzieliła kilku wywiadów, gdzie opowiedziała o doznanej traumie. Po jakimś czasie zagadka jej porwania ucichła w prasie. W 1950 roku wyszła za mąż. Doczekała się dzieci, a później wnucząt. Prowadziła spokojne życie. Pod koniec zmagała się z chorobą Parkinsona. Zmarła we wrześniu 2014 roku w wieku 87 lat. Jednak ta informacja ujrzała światło dzienne dopiero 3 lata później. Źródła wykorzystane do stworzenia odcinka. Artykuł autorstwa Paula Kula pod tytułem Desert Manhunt, Tucson's 1934 June Robles Kidnapping. Opublikowany w czasopiśmie The Journal of Arizona History, numer 4 z 2016 roku. Artykuł Leo W. Banksa pod tytułem The Girl Locked in a Desert Cage, opublikowany na portalu Tucson Weekly 27 listopada 2003 roku. Artykuły archiwalne z 1934, 35 i 53 roku, opublikowane w gazetach Arizona Daily Star, Daily Clarion Ledger, New York Times.